pytanie do Pawła Zaleskiego. A pan szykuje się na jakieś stanowisko rządowe? Proszę? W ramach tej rekonstrukcji szykuje się pan na jakieś stanowisko rządowe? Nie szykuję się na żadne stanowisko rządowe, panie redaktor. Ale uważa pan, że premier Kopacz słusznie zrobiła? Uważam, że jest to słuszna decyzja. Rzeczywiście spóźniona, dlatego że gdyby ta decyzja zapadła parę miesięcy temu, we wrześniu, w październiku, w listopadzie, wówczas zapewne prezydent Komorowski wygrałby wybory, a Platforma Obywatelska miałaby znacznie wyższe poparcie. Otóż jest tak, że w trakcie dwóch kadencji Platforma zrobiła bardzo dużo. Podnieśliśmy minimalne wynagrodzenie o prawie 100% w ciągu dwóch kadencji. To się nie zdarza w żadnym kraju, to jest rekord świata. Stworzyliśmy realny system opieki dla matek, które wybierają macierzyństwo. Urlopy macierzyńskie, roczne, cały system pomocy dla młodych rodziców. Bardzo realny, z którego dzisiaj korzystają. I dzisiaj jest tak, że odwróciliśmy ten bardzo negatywny trend, że więcej osób w Polsce umierało, niż się rodziło. Dzisiaj więcej osób w Polsce się rodzi, niż umiera. Dalej, infrastruktura. To przecież widać, jak się jeździ po kraju. Drogi, ale nie tylko. Polityka zagraniczna, bardzo zawsze mi bliska, doprowadziła do tego, dzięki między innymi Radosławowi Sikorskiemu, że Polska jest bardzo poważana i jest aktorem, a nie przedmiotem polityki zagranicznej. Otóż te wszystkie osiągnięcia, ten cały olbrzymi dorobek został zakwestionowany nie przez kłamstwa Andrzeja Dudy, który je powtarzał rano, w południe i wieczorem, ale został zakwestionowany przez obraz, który stworzyły taśmy. Obraz ludzi, którzy za państwowe pieniądze są w stanie zjeść lunch za 1600 zł. To jest ten wizerunek, który stanowił dla naszej opozycji, dla naszych konkurentów podstawę dla zbudowania fałszywego wizerunku partii, która jest arogancka. Panie Bosie, ostatnie pytanie, pomocnicze i krótką odpowiedź. Czy pani premier Kopacz nie popełniła błędu, przepraszając tylko wyborców Platformy? Może powinna przeprosić wszystkich wyborców? Jestem przekonany, Polaków? Że intencją pani premier Kopacz było przeproszenie wszystkich Polaków. Rozumiem emocje, które towarzyszyły jej przy ogłaszaniu tej decyzji, ale jestem przekonany, że chodziło jej o wszystkich Polaków.